Siemanko drodzy widzowie, witam was serdecznie ze Skry, jest ze mną Damian Janikowski, siemanko. Witam, cześć. Wymęczony trochę czekaniem przez Mariana. Nie no luz, wiesz, też przy okazji zdążyłem swój cały trening zrobić, po treningu dorobić jeszcze trening, no i no dobra, no. Już trochę zasnąłem. Jest okej. Okay. KSW 84 na pewno cię rozbudzi, Gdynia. I Cezary Kęsik przeciwnikiem, może na początek takie krótkie podsumowanie lokalizacji przeciwnika. Lokalizacji, w sensie, że tam w Gdyni będziemy się bić. No ciekawe chyba nowe miejsce, bo to zawsze tam była Ergo Arena Gdańsk, teraz jest Gdynia, więc trochę mniejszy obiekt, ale myślę, że ludzie, kibice i fani będą ci sami. No fajnie, wiesz, wysoko pewnie gdzieś tam w karcie będziemy, no bo wiadomo, walkę wieczoru, no to pewnie gdzieś tam opas, możliwe, że De Vries. Tak, tam jeszcze może być przede mną i przed Czarkiem, nie wiem, Przybisz się bije, bo ktoś tam się jeszcze bije, nie? No ale no, generalnie gdzieś tam wysoko, więc wiesz, tak jakby na nazwiska i nasza walka na pewno jest mocno przyciągająca uwagę, no i myślę, że będzie pełen komplet. Czarek Kęsik, co na temat przeciwnika? No dwie ostatnie przegrane, ale też z dwoma gośćmi, którzy bili się o pas na stadionie, bo ma przegraną z Romanowskim i z Pawlakiem. Z tego co pamiętam rankingowo też, ty jesteś 8, on 6, czyli jest to jakaś taka walka o zbliżenie się do tego top 5. Fajnie, w ogóle śmiesznie, że jest, znaczy śmiesznie, fajnie, że jestem już w rankingu w ogóle 8, nie? No wiesz, no bardzo mocna walka, tym bardziej, że Czarek na pewno chce się też mocno jakby wiesz podbudować i odbudować po tych przegranych walkach i z Romanowskim miał szybką walkę przegraną, dostał wiesz knockout, no tutaj z Pawlakiem no to większość zawodników można powiedzieć, że bije się w pełen dystans, bo to jest gość, którego nie można ustrzelić, który bije z każdej pozycji, bije wszystko, jest tak niewygodny, że nie można się do niego dobrać, a widać tutaj właśnie o walce o pas przygotowany był piekielnie dobrze, jakby wiesz, wydolnościowo, bo jakby wiesz, kopając fronty, bijąc sierpy i to wszystko z takiego luzu, no nie dał sobie zrobić krzywdy Romanowskiemu, no i zdobył ten pas, no i tak gdzieś po cichu też myślałem, że tak będzie, no bardzo dobrym zawodnikiem jest, nie? Jeśli byś wygrał z Czarkiem, no to gdzieś tam na tym rankingu idziesz do góry, jest ktoś sprzed tam miejsca wcześniejsze, z kim chciałbyś się zmierzyć? Może rewanż z Brisem? Jak do tego podchodzisz? Nie, no jasne, że tak, wiesz, ten rewanż miał odbyć się w marcu, ale nie doszło go jakby z mojego powodu, kontuzja, ostrzyknięcie, rehabilitacja, jakby leczenie. Dwóch, można powiedzieć, miejsc naraz, bo to i bark była, i przepuklina w szyi. I co? No pewnie tak, jeżeli bym wygrał, to jak najbardziej, żeby się jeszcze gdzieś tam, wiesz, zbliżyć i przede wszystkim wziąć rewanż z Brisem i bić się już o pierwszą piątkę, jak najbardziej. Miałeś okazję w ogóle walczyć też z Pawlakiem, to mistrz KSW, walczyłeś z nim 3 rundy, jak teraz z perspektywy tego, że on jest posiadaczem pasa, oceniasz tamto starcie? Wiesz co, nasze starcie było dosyć ciekawe, przede wszystkim, że my zmieniając jakby taktykę, i sposób, w jaki się biliśmy, zaskoczyliśmy ich w zupełności, bo nawet po walce, wiesz, podchodził do nas trener Pepłowski i sam Paweł, jakby cały team, że byli mega zaskoczeni, dlatego że oni troszeczkę inaczej rozkładali siły na tą walkę. Się okazało, że Paweł w trzeciej rundzie już tracił siły, no a ja gdzieś tam za wolno tak naprawdę ruszyłem, ale też jakby biłem się mocno zachowawczo i mocno, żeby te 3 rundy wytrzymać, no i pierwsze 2 rundy punktował mnie, nie mogłem się do Pawła w ogóle dobrać. No fajna, ciekawa walka też, można powiedzieć, że kiedyś może w przyszłości jakby gdzieś doszło do tej walki, to zupełnie inaczej ja bym do niej podszedł. No wiadomo, no Paweł teraz zrobił gigantyczny przeskok, jest mistrzem KSW, na pewno wiesz, dużo mocniej przyłożył się do tego, żeby zdobyć ten pas i żeby poprawić swoje kardio przede wszystkim, nie? No i tyle. Mega ciekawa się twoja kategoria zrobiła wagowa obecnie w KSW. Kiedyś była pusta, co nie? Taka, że jakby nie wiem, było 5 osób przejść, nie miało się kto z kim bić, a teraz jest mnóstwo zawodników i nawet już nie patrząc na ranking, tą 1-8, tylko tam jeszcze wiesz, kilku zawodników pod tym rankingiem jest, którzy zaraz będą możliwe, że wchodzi do rankingu. No i właśnie,
I wybiłeś mnie teraz z tym z pytania, które miałem zadać. W każdym razie, nie czytałem. W każdym razie mówię, że. Nie, bo jego tu nie ma. W każdym razie mówię, że 8-4 jest ciekawą kategorią. I teraz tak, jakie opcje myślisz, ma Paweł Pawlak? Będzie bawił się z Matellą w obronie pasa? Bo gdzieś mówi się Kawul, że Mamet już w tej rozgrywce pas udziału brał nie będzie. Wiesz co, pytanie do Michała, czy Michał chce brać po prostu też jakieś takie duże walki, wyzwania, czy chce się bić o pas, nie? Tak jak większość osób, nawet sam osobiście mówiłem, że Radek Paczuski jakby jest, wiesz, powinien tą walkę wygrać i ją ogarnąć. No tak samo tutaj bym pewnie raczej mówił, że Paweł Pawlak wykopałby wyfrontowo, wypunktował, nie dałby się trafić sierpy Michałowi, by wygrał, ale jak widzicie, Michał jest na tyle nieobliczalny, że on po prostu potrafi uderzać będąc zamroczony, tak, no bo Radek myślał, że go goni, żeby go już tak naprawdę dobić, a się okazało, że wilka starego nie zaskoczył, tylko wilk stary ugryzł tam dobrze, nie? No, ale taki jest sport właśnie i to jest nieprzewidywalne i ciężko jest u bukmacherów ustawiać, kto, wiesz, jakby typować, kto wygra walki. Jak przebiegają przygotowania tej KSW 84? Tylko tutaj Warszawa, czy będą jakieś wyjazdy, czy ktoś przyjeżdża do Was? Bo widziałem, że Jarosław Amosow był między innymi. Miałeś okazję z nim coś porobić? Tak, Jarosław był u nas 2 tygodnie i codziennie się z nim łapałem, codziennie trenowałem. Jest kilka jakby nowych rzeczy, którymi mocno nas pozaskakiwał i można powiedzieć, nie wypuszczał nas ze swoich technik i cały czas jakby, wiesz, wdrażamy to w trening i staramy się gdzieś jakby poprawić rzeczy, które załóżmy gdzieś tam on nam pokazał, a gdzieś tam wychodzą też na innych zawodnikach, na sparringpartnerach. No tutaj jakby głównym moim sparringpartnerem i jakby kolegą do przygotowań to jest Robert Bryczek, tutaj Karol Skrzypek, Tymoteusz Łopaczyk i Bartosz Fabiński, trener, ale też jeszcze wiadomo dochodzi, także wiesz, mam jakby ciężkich zawodników silnych z kowadłem w ręce, dobrych, wiesz, zapaśników i też wytrzymałościowców, wiesz, dobrych, także myślę, że na Czarka będę przygotowany, wiesz, generalnie przygotowania są bardzo długie, no bo już nie pomijając tego marca, w którym miałem tam 3-4 tygodnie przerwy, to od stycznia cały czas trenuję ten właśnie plan treningowy, gdzieś był realizowany do połowy, później właśnie kontuzja, przerwa, no ale jakby wiesz, ciało, mięśnie, wszystko pamięta, no i jestem już zmęczony, aczkolwiek to są już, wiesz, końcówka jakby przygotowań, jeszcze muszę dać siebie, wiesz, 100% 2 tygodnie i myślę, że będę bardzo dobrze przygotowany, ponieważ też już od początku roku, wiesz, jakby znowu zaufałem trenerowi od przygotowania motorycznemu, Sebastianowi, z którymi, wiesz, wielu zawodników współpracuje i dobrze wyglądają na walkach, wygrywają swoje walki, więc ma doświadczenie z zawodnikami, sam był kiedyś zawodnikiem, chyba judo. No i tak, to no i dobrze, dobrze. Naprawdę, wiesz, na sparingach trenerzy są zadowoleni, mówią, że wiesz, no mijają te lata, wiesz, 6. rok już mija i wiesz, jakby widać już ten błysk taki, wiesz, we mnie, w oku, w tych zapasach, w tej dynamice i w tym, że potrafię po prostu dziś rozłożyć te siły i dosyć mądrze się bić. Wysadzisz czołg, jak to zapowiedziałeś gdzieś tam w mediach socjalnych? Oczywiście tu zero złej krwi i jakby tak, spinania tak, się, nie? Oczywiście, że tak. To było tylko tak, nawet nic złego nie było, no ale no, musiałem coś napisać, nie? Wiesz, lubimy się z Czarkiem, co prawda jakoś tam się mega nie komplujemy, ale on jest dobrym człowiekiem, zawsze, wiesz, szacunek sobie okazujemy. Chwalą go koledzy, z którymi ja mam przyjemność i trenować i byli z nami na obozie, więc naprawdę w super samych latywach, w superlatywach oni mówią. No wiesz, rzeczywiście czołg, bardzo silny, ciężki, wiesz, dobry zawodnik, no ale w walkach, w których przegrywał, widać było jego luki, jego błędy. No wiadomo, że różnie może być na walce, ja mogę szybciej się zmęczyć, mogę szybciej popełnić jakiś błąd, ale będę czekał jak taki po prostu zdradliwy, rudy lis, żeby wiesz, wyciągnąć to, co wyciągnęli i czym pokonali go zawodnicy właśnie z poprzednich dwóch walk.
Wiesz co, chciałbym teraz do KSW Koloseum chwilę przejść, dwójki oczywiście. Gdzieś jak układaliśmy sobie wcześniej z widzami te fight card, to zawsze byłeś wymieniany, że zawalczysz. Tam była propozycja, nie było propozycji, jak to wyglądało? Bo wiem, że część zawodników odmówiło walki na stadionie właśnie z racji tego, że chciało wziąć walkę bądź co-main event na mniejszej gali. Jak to wyglądało w twoim przypadku? Nie, ja chciałem, rzeczywiście, wiesz, nawet tam takie posty podklejane robiłem, żeby, wiesz, jakby wrócić do tego 2017 roku i zobaczyć, tak jak był to mój debiut. Nawet wielu takich kibiców, moich kolegów z Wrocławia, sami myśleli, że ja się biję i zaczęli, wiesz, bukować bilety, kupować i sobie ten czas rezerwować, ale rozumiem też jakby strategię włodarzy KSW, wiesz, no wypadłem z tej marcowej walki, robią galę co miesiąc, więc muszą mieć nazwiska, twarze i dobre zestawienia do innych pozostałych gal. No wiadomo, no stadion, gigantyczne widowisko, ja, no, można powiedzieć, że byłem gotowy do ostatniego dnia, jakbyś nawet walki jakieś wysypały, to szybko jakiś catch weight i wiesz, i można powiedzieć, że mógłbym wyjść do klatki, no ale zostałem, wiesz, zaplanowany na 15 lipca. Dla mnie najważniejsze jest to, że w końcu, można powiedzieć, że po długiej przerwie zrobię walkę. Jak oceniasz w ogóle? Oglądałeś Koloseum? Tak, byłem na miejscu. No, świetna gala, świetna organizacja i walki, które zaskoczyły, myślę, 99% ludzi. Czyli tutaj mówię o Głowackim, o Pudzianowskim, no i o samym Radku Paczuskim. Na sam koniec same trzy takie krótkie... No i co najgorsze, Mariano, kurde, wiesz, na treningu kopał i szczeliły mu te wiązadła, z którymi tam delikatnie miał, wiesz, problem. Wiesz, ja też miałem naderwane drugiego stopnia wiązadła, no i jakby po miesiącu się one zagoiły. I teraz pytanie, czy Marian się stary robi, czy źle zrobił, wiesz, jakby rehabilitację, czy to w jakiś sposób, ja tak powiem oficjalnie, Marian nie je śniadań i dla mnie to, wiesz, śniadanie z jedzeniem to jest paliwo na cały dzień, energia, wiesz, organizm inaczej funkcjonuje i możliwe, że on jest przyzwyczajony po prostu dłużej spać, nie jeść śniadania i dopiero wszystko gdzieś tam uzupełnia po treningu, może to powodować to, że ten, wiesz, jego organizm nie regeneruje się tak, jak powinien i dlatego gdzieś tam mu się ta kontuzja nie zagoiła, albo zaczął teraz, wiesz, wiadomo, do Parnasa, cały klub go przycisnął, trenerzy, wiesz, skupili się na tym, żeby naprawdę, wiesz, doprowadzić go do takiej szczytowej formy, do widzenia. I co, no i zaczęły mu wychodzić kontuzje i tu teraz trzeba się zastanowić i trenerzy na pewno muszą się zastanowić, co zrobić, żeby tak nie było w następnych przygotowaniach. Ninja Warrior, miałeś okazję przebiec tor, jak wrażenia? Bardzo fajnie i też już była propozycja, żeby 1-2 lipca wystąpić w kolejnym odcinku, ale odmówiłem, wiadomo, na rzecz walki. Nie chciałbym po prostu jakby tracić czasu, wiesz, jechać do studia tam do Gliwic, żeby to nagrywać. Nie daj Boże, wiesz, skręcić tam kostkę czy cokolwiek. Zarąbista sprawa i nawet nie spodziewałem się, że tak, ja może powiedzieć, że daleko gdzieś tam przejdę i wiadomo, i już jak już przeszedłem i to na całkiem takim lajcie to się podnieciłem i się okazało, że zabrakło mi 10 centymetrów, żeby złapać równowagę i ustać na nogach. Także bardzo fajna sprawa, dosyć łatwy ten pierwszy tor eliminacyjny, można na spokoju go robić, a co w przyszłości, jak może uda mi się jeszcze raz wystąpić, mam nadzieję, że zakwalifikuję się do finału. Brałeś udział w szkoleniu Ducati ostatnio, widziałem. Pisałeś, że po raz drugi, może kilka słów o twoich przygodach na torze. Tak, to był mój drugi raz w życiu na takim większym torze, aczkolwiek nie jest on duży, bo są dużo szybsze i większe tory. Drugi rok z rzędu jestem twarzą Ducati Liberty Motors w Piasecznie, za co bardzo dziękuję, że za zaufanie i tym, że mogę jeździć tak wspaniałą maszynami mogę jeździć, bo mogę sobie każdy model, jak można powiedzieć, wziąć do jazdy na co dzień, ale no już moim ulubionym motocyklem to jest Street Fighter V4S, więc to jest mocno miejski motocykl i motocykl, na którym można się pobawić na torze i kręcić na nim niezłe czasy. Super przygoda, ja jestem jakby mocno motoryzacyjny i też wiążę sobie swoją przyszłość na później po walkach właśnie z motoryzacją albo samochody, albo motocykle, żeby wystąpić w jakimś teamie, pościgać się i jeszcze gdzieś, wiesz, na starość jakby tym się pobawić.
No przede wszystkim, wiesz, osoby, które jeżdżą na motocyklu i próbują nauki na torze, wiedzą jaka to jest, wiesz, jakby frajda, adrenalina i doświadczenie, i jaki poziom to później daje i bezpieczeństwo do jazdy nawet tako w miejskiej, właśnie gdzieś tam w mieście. Także super, bardzo fajnie i to mówię, jakby Ducati co roku organizuje szkolenia, jest to jedynka, jest to dwójka i jest trójka, która jest organizowana już przez Włochów w Misano, na bardzo dużym torze właśnie w Misano, gdzie odbywają się czy mistrzostwa tam świata, czy jakieś inne Grand Prix. Oby więcej, nie? Oby więcej i doszkalać się i jeździć na motocyklu i robić to, co się lubi. Córkę widziałem, że też już na crossa wsadziłeś. Dokładnie, jakby ze znajomymi stworzyliśmy okazję. Driveland jest bardzo fajne miejsce. Marka Słowika, który też jest tam dyrektorem gdzieś tam właśnie w Liberty Motors, który ma jakby właśnie Driveland, jest właścicielem. Jest miejsce, gdzie mogą, wiesz, dzieci, osoby starsze, dorośli, młodzież przychodzić, uczyć się na jazdę na crossie, jazdy, no wiadomo, z prawojazdami, autem, są tam też, wiesz, gokardy. Także ona, wiesz, wsiadła, mając 8,5 roku, pierwszy raz na motor spalinowy z półautomatycznym sprzęgłem, więc biegi musiała wrzucać góra-dół bez sprzęgła. Bardzo sobie fajnie poradziła, normalnie jeździła, zasuwała i myślę, że spodobały jej się motocykle. No to będziecie podprowadzać niedługo z garażu sprzęty od Ducati. Szanowni Państwo, Damian Janikowski był moim rozmówcą. I co, powodzenia w Gdyni, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, trzymajcie kciuki, aleluja. Dziękuję. Dzięki.